Nazywam się Bielecki Bolesław. Urodziłem się w Poburzanach. To jest województwo tarnopolskie, powiat Kamionka-Sumiłowa, 10 października 1937 rok. O tym często się mówiło, jak nas zabierali tam stamtąd, jak to wyglądało w 40, 10 października. Mówią, że podjechali sanie trzech Rusków i jeden Ukrainiec z Listo, kto podlega temu wysiedleniu, nie? No. Godzinę czasu dali na spakowanie się i na dworzec saniami nas zawieźli. A tam już spotkaliśmy swoje dalsze rodziny, też ciotki, wujki, nie? PiS, zgiełk tam był na dworcu, obstawione wszystko przez ruskich, przez wojsko, nie? No i pakowali do wagonów. Bydlęcych wagonów. Co ja mogę pamiętać z opowieści? Prawdopodobnie na środku była, znaczy z boku, nie, w rogu była wycięta dziura na toaletę, nie, taka niby zasłonięta jakimś tego. Na środku piecyk stał żelazny do grzania wody, czy coś tego. No i to wszystko. A jak nas pakowali, to wszystko na kupę do środka, nie? Później ludzi wpakowali i dopiero później ustawiali to wszystko, zagospodarowali się tam. I 6 dni jazdy na wycieczkę. 6 dni jechaliśmy. Dopiero po jakimś czasie, czyli po 2 dniach chyba, była przerwa, nie? Mogliśmy wyjść, ale wyjść tylko tak, żeby pohandlować z ruskimi, bo już się zapasy kończyły, nie? To wymiana była. Nasi wzięli jakieś swetry, chusteczki, jakieś ubrania czy coś, nie? I wymiana była za jajka, za jakieś żywność. 6 dni jechaliśmy, bo to te później transporty wojskowe szli, nie? To mieli pierwszeństwo przejeżdżać, a my na bocznicy staliśmy. A później już przy końcu to pustkowie, żeśmy jechali, nie? Żadnej osady ani nic, gdzieś po 100 kilometrów. Dojechaliśmy gdzieś do Muszany, Muszana jakiegoś tego. Tam dopiero odpięto nasz wagon i pojechaliśmy do Krasnego, zdaje się. No, stamtąd wysiadka i na sanie. No i chyba 2 dni jechaliśmy w tajgę gdzieś do lasów. Tam, znaczy myśmy tam byli z rodziną, bo tam ci drugimi synami czy tego też wjeżdżali do tego Noszula też teraz koło brzegu mieszkają, taki Gruchołowie. To była siostra matki. Z rodziną też, z dziećmi. No i po drodze pierwsza ofiara była też od ciotki Sokalskiej. Córka zmarła. Miała chyba z 8 lat. No, jak opowiadała, to bez pogrzebu, bez niczego. Śnieżyca była tego, zadyma niemożliwe, nie? Przyszli tego. Strażnik. Zawinęli w prześcieradło i zostawili na tym puchu śnieżnym, bez pogrzebu, bez niczego. Jechaliśmy dalej. Znaczy nie tylko tam, bo tam jeszcze inni starsi ludzie też zmarli, nie? To wystawiali to wszystko. No, jak zajechaliśmy tam do tego. No właśnie tam do tej tajgi. No i tam zapakowali nas do baraków. No i tam mieszkało się dosyć długo.
3 lata, 4, 3 lata chyba. Oj, to w braki pamiętam. Taki podłużny, drewniane belki utykane mchem, nie? Żeby nie wiało. Pamiętam, że tam też odciągi syn, nie? Też te baraki podzielone były. Też zimnie, raz jak zima, zawierucha była, też tej słomę zrywała, bo tego tośmy zrywali, bo nie było czym palić, żeby ogrzać w środku. Myśmy mieli taki piecyk żelazny. No cały barak był z tego, a resztę to pociągiem, to resztę pojechało dalej, gdzieś pod Irkutsk, gdzieś tam. No, nas wysiedlili, bo tam potrzebni byli do lasu. Pomoc potrzebna była, chociaż to nie było mężczyzn w naszym tym w rodzinie, nie? No, ale jednak matka też się przydała, bo była przy wycince drzew. Mówi, tam do ciężkich robót nie brali, ale mówiła, że wycinkę drzew do piły potrzebna była. A tato był na froncie. Jak się później okazało, był w niewoli niemieckiej. Pomagałem, że matce pomagaliśmy zbierać kurzki, żeby później jakieś placki piec, jakieś na zimę zapasy, nie? Matka w kołchozie później pracowała, ale to już nas przenieśli na inne miejsce do Liszpolt, czy jakaś miejscowość to była, to już nie pamiętam. Tam w kołchozie matka pracowała, to ona wynosiła na piersi jakieś worki mieli poszyte czy coś, żeby ziarno w kołchozie ukraść trochę, nie? I do domu jakiś zapas robić. Pamiętam, żeśmy z odchodów tych krojęcych albo innej gadziny takie placki piekli. Znaczy nie do jedzenia, nie? Tylko chodziło o opał. Bo nie było w zimie czym palić, nie? To z tego robiliśmy, nie wiem jak tam pisze, jak to się nazywały te placki. Mieszane ze słomą, nie? I później suszone na dachu albo gdzieś jak słońce było. Taki zapas na zimę robiliśmy, żeby było czym palić. No, bo tak drewna nie było, chociaż w lesie się tajgi i wszystko tego, ale nie było. No zima to była porządna. Do 40, 45, 50, według tego co mówili. Lato było upalne, ale krótkie. Też jak przyszło to lato, no to żadnych środków tych kosmetycznych, chemicznych, żeby zwalczyć te owady różne, wszy, pły. To wszystko się na człowieku trzymało. Nie? Odzieży odpowiedniej nie było, nie? Jak latałem nie koło tych baraków, no to tam Ruska mnie zawołała, nie? Wiedziała, że jest bieda, nie? No posmarowała mi jakimiś powidłami kromkę chleba, nie? To żebym z nią przyleciał do domu, żeby się podzielić siostrą. No później to jakoś tak przyjaźń tam była, czy coś, nie? Z matką, nie? I tam często przychodziła i ona nas częstowała. Tak, tam ludzie byli dobrze. Tylko ta władza swoje miała. Ale tak, tubylcy, mieszkańcy ruscy, to mówiły dobrze ludzie. Dzieci chciały wyżywić, a głód był. Sobie chyba żałowała. No padła na. Bo to różne świństwa się jadło, nie? Jakieś zupy z kory, czy jakieś łodygi z malin, z tego się herbatę robiło, nie? No i zmarła na czerwonkę w 1944. Tak mówią, że w połowie tego pobytu naszego, a to było 6 lat, 46, czwarty, piąty. No właśnie to jest najgorsze, że mnie przy tym nie było. Nie wiem, gdzie byłem, ale z siostrą, żem poszedł,
Nie, powiedziała, że mama nie żyje. Że chora była na czerwonkę, nie, no i że zmarła. Ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że zmarła. No, w każdym razie nie wiemy nawet, gdzie jest pochowana, ani nic. Nie wiem, czy w ogóle byłem na tym pogrzebie. Nie było dzieciństwa. Zabrane. Nieraz tu widzę, tak oglądam, nie? Aż przykro człowiekowi, że człowiek tego nie zaznał. Nic nie pamięta z tego, nie? Jak widzi, jak matka ściska, całuje dziecko, kurczę, tego. Człowiek tego nie miał. Brakuje tego, no cóż. Taki okres był. No i wtedy już jakaś ugoda między Stalinem była, albo coś, że Polacy mogą, kto chce, nie? Ale kto chce, może podpisać obywatelstwo ruskie. No, mama, ten, nasi się ty, nie zgodzili się. No, jeszcze jak był odjazd, znaczy ciotka się zgodziła, nie, Gruchołowa, już do pociągu wchodzili, nie, ale myśmy nie mieli z siostrą tego zezwolenia, że ojciec jest, poszedł do wojska, a od Gruchołowej ona miała zaświadczenie, że jej mąż poszedł do wojska. No i nie wiedzieli, co z nami zrobić, nie. I tam jakoś ciotka się wystarała, nie? Że ojciec też poszedł do wojska, nie? No i nas jakoś załatwiła do tego, że nas też zabrali. Myśmy wrócili w maju w 1946 roku. No później żeśmy tu wróciliśmy sami, bo matka zmarła na Sybirze. Wróciliśmy z Gruchołami. I teraz pod Kołobrzegiem są. Też tam zajęli po niemieckie, bo wtedy jak nasz transport przyjechał z tego z Sybiru, to na ziemię odzyskanych, nie? A tam Niemcy wtedy opuścili swoje budynki, nie? Wyjechali do Niemiec. No, były stałe, wolne gospodarstwa. No i Gruchoły wysłali tam do Czernina pod Kołobrzegiem, tam objęli po niemieckie gospodarstwo. A myśmy nas z siostrą zabrali, Jaworscy też wrócili transportem z Sybiru. No i tam żeśmy byli, bo siostra od matki wyszła za mąż właśnie za tego Jaworskiego tam. On też miał po niemieckie gospodarstwo objął i tam mieszkaliśmy. Jakieś 1,5 roku tam mieszkaliśmy. Później jakoś nie dawali rady czy coś. No, mieliśmy iść do domu dziecka. Już załatwiane tam było, ale matka, znaczy ojciec nas znalazł. Przez Czerwony Krzyż, nie? No cóż, radość, że ktoś będzie bliski, nie? Najbliższa osoba też. Matki nie było, ale przynajmniej ojciec jest, nie? Zdziwienie, nie? Bo człowiek już się odzwyczaił tego. Dzieckiem był, nie? Jak ojciec wyjechał 2 lata, to co ja mogę pamiętać? Czy w ogóle pamiętałem ojca? To po 5 lat zobaczyć, ktoś powiedział, że to ojciec, nie? No to coś, no radość, że jest ojciec, chyba nie, bo już 7 lat czy 8 lat to już dociera.